Zwolnienie z WF-u w SC Rock. Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Trzeba mieć nosa, trzeba wyczuć koniunkturę. Bomba z pierwszych stron gazet. No, Czesław? Dzwonili, mówili, że zaraz będzie bomba. Że dzwoni, że już jest bomba. Już jest bomba i wtedy ludzi ewakuowano w różnych miejscach. Szpitale, prokuratury, urzędy pracy, w sumie kilkadziesiąt instytucji w całym kraju zostało wczoraj sparaliżowanych fałszywymi alarmami bombowymi. Grupa Anonimo. No, ale podobno kogoś już złapali, Kuba. Tak, do ewakuacji doszło w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Koszalinie, Gliwicach. W sumie 21 instytucji ewakuowano 2,5 tysiące osób. Dominikowi udało się namierzyć człowieka z grupy Anonimo. Zaraz powiemy, z jakiej pochodził miejscowości. Proszę państwa, to jest prawdziwa bomba, no, dosłownie w przenośni, dlatego będziemy ją rozkładać na elementy pierwsze. Teraz powiem krótko, niech pani mnie dobrze słucha. Tak. W pani domu jest bomba. Ja nie żartuję. Niektórzy by powiedzieli, jaki kraj, taki terrorysta. Miałeś kiedyś ochotę podłożyć bombę pod jakąś instytucję, nie wiem, pod jakąś dziewczynę, pod jakiś klub, pod słynny klub S, pod ZUS. No, czyli miałem ochotę... Nie, bo Opolu to jest wrażliwy temat. Nie. Jest to mieszkaniec Chrzanowa. Sprawa była tak głupia, że spokojnie mógłby być mieszkańcem Elbląga. Każdy czeka, każdy wie, że już niedługo. Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Trzeba mieć nosa, trzeba wyczuć koniunkturę.